czym milczy historia. O tym z ogromną przyjemnością opowiadamy Państwu w Polskim Radiu Katowice razem z Urszulą Pawlik, tłumaczem i krytykiem literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. A o kim dziś? Kojarzy się z wizerunkiem kobiet z kanciastymi twarzami. Narcyz, egoista, sadysta, kobieciarz. Niszczył swoje kobiety, aby tworzyć swoją sztukę. Genialny artysta. Jeden z najwybitniejszych malarzy XX wieku i właśnie to on będzie dziś bohaterem naszej opowieści. Tak, żeby dodać albo uzupełnić obraz przyjemniaczka, o którym będziemy rozmawiali, on mówił o sobie, potrzebuje bogini po to, żeby zrobić z niej podnóżek albo wycieraczkę, bo to mnie inspiruje. Czyli widzimy już, z jakim typkiem mamy do czynienia. Dodajmy do tego jeszcze, że potworny intrygant, potwornie zawistny człowiek, niezrównoważony psychicznie, żądny krwi, gwałtownik. Podobno nikt nie wykorzystywał i nie nadużywał swoich kobiet tak jak on właśnie. Tak. Manipulował nimi w zależności od potrzeb, albo był słodki, albo był bezwzględny. I nikt ich tak nie niszczył, a o kim mówimy? O artyście, który jest uważany za największego, wręcz za symbol XX wieku w malarstwie. Jest współtwórcą kubizmu? Picasso. Cóż, o Picassie można mówić bardzo dużo, ale skoncentrujmy się na jego kobietach. I jego relacjach z kobietami. I jego relacjach. Były to relacje bardzo złożone, które dla żadnej nie skończyły się dobrze. Podobno romansów i kobiet miał bardzo wiele, ale najważniejszą rolę w jego życiu odegrało 7 kobiet, a z nich jeszcze 2. Tak. Pierwsza żona, Olga Kokłowa, prima donna, prima balerina baletu moskiewskiego, którą poznał we Włoszech w trakcie tournée. Była to kobieta, przed którą świat i scena stały otworem i którą zbałamucił do tego stopnia, że uciekła z nim w Rzymie i potem bardzo szybko się pobrali. Moment ślubu był momentem bardzo przykrego przebudzenia dla Olgi, dlatego że Picasso był szalenie zazdrosny i szalenie zaborczy, nie pozwolił jej występować. On ją zmusił do tego, żeby przerwała karierę artystyczną i to w sposób bardzo brutalny. Kiedyś miała iść na próbę generalną i podobno tak ją pobił i to ją pobił po nogach, po łydkach, że ona nie była w stanie w ogóle stać na nogach. Miał z nią syna i w momencie, jak się urodził syn, on się już znudził z Olgą, poznał przypadkowo 17-latkę, w której się zakochał od pierwszego wejrzenia. O czym milczy historia? O tym opowiadamy Państwu w Polskim Radiu Katowice. Żona numer 1 i pojawia się kobieta kochanka, numer 17-letnia, ponieważ miała go inspirować, kochankę wprowadza do domu Olgi, gdy ta mu robi sceny zazdrości, gdy ta zaczyna się zachowywać nie tak jak trzeba zdaniem Picassa, on po prostu Olgę wyrzuca z domu. Olga nie ma za co żyć, natomiast ta 17-latka jest w ciąży, jest 28 lat młodsza od Picassa. Z Olgą miał syna. Z Olgą miał syna, natomiast z kochanką, którą doprowadził do Olgi, miał córkę. 28 lat różnicy i bardzo, bardzo szybko znudził się tą
dziewczyną, która była praktycznie nikim, 17-latka bez wykształcenia, izolowana przez Picassa od świata. W momencie, jak na świat przychodzi córka, on ją potwornie zaczyna dręczyć, nazywa ją wywłoką, nazywa ją śmieciem, często... Nie córkę, tylko jej matkę. Tylko matkę. Tę młodą często kobietę. Dochodzi do rękoczynów, równocześnie utrzymuje kontakt z Olgą, szantażując ją na wszystkie sposoby i próbując jej odebrać syna, też Paola czy Pabla. Jednak jako ojciec całkowicie się nie sprawdza, bo dziecko może godzinami leżeć mokre, leżeć głodne, a on maluje, on ma swoją pasję, on się zastanawia, on się oddaje wyższym celom. No był artystą. Był artystą, jakby nie było. No i w tym momencie Olga zaczyna brać bardzo silne depresanty. Zresztą kończy w sposób tragiczny. No właśnie, z tych 7 kobiet, o których wspominałyśmy, że były, z bardzo wielu, które pojawiły się w jego życiu, te 7 było bardzo ważnych. Spośród nich z 2 tylko był żonaty i spośród tych wszystkich swoich kobiet 2 doprowadził do samobójstwa, a 2 wpędził w ciężką depresję. 2 w bardzo ciężką depresję nieuleczalną, natomiast 3 pozostałe do tego leczyły się psychiatrycznie. Całe życie zostawały pod opieką psychiatry, psychoterapeuty. I żadnej nie był wierny. Nigdy tego nie robił, porzucał je w najbardziej drastycznych momentach życia. Tylko jedna kobieta zdobyła się na to, żeby opuścić Picassa. Czyli to ona od niego była, odeszła. Tak, to Françoise Gilliot. Ona go opuściła, mając z nim 2 dzieci. Zawarła związek małżeński i tutaj Picasso wymusił na niej rozwód z mężczyzną, z którym się związała. Dlaczego? On nie chciał zemsty za to, że od niego odeszła, uznać tej 2 dzieci. Mało tego, ona była malarką odnoszącą sukcesy. Picasso z zemsty doprowadził do tego, mając bardzo dużo znajomości w świecie prasy, w świecie krytyków, że nagle najbardziej czołowi krytycy zaczęli bardzo negatywnie pisać o jej obrazach, o jej sztuce. Miała Manszarda, którego poznała przez Picassa. Ten Manszard odmówił sprzedaży jej obrazu. W jaki sposób? Picasso powiedział: albo będę ci dawał twoje rzeczy, moje rzeczy do sprzedania. Wiadomo, już wtedy Picasso był wart miliony, albo będziesz sprzedawać tę panią za kilkadziesiąt tysięcy. Proporcje były zupełnie wyraźne. I po pierwsze stracisz zyski, a jeżeli tego mi będzie mało, to cię doprowadzę do bankructwa, bo jestem zaprzyjaźniony z tą całą elitą malarską, między innymi z Matissem, i jego też nie uświadczysz w swojej galerii. O czym milczy historia? Tę historię przedstawiamy Państwu w Polskim Radiu Katowice, a bohaterem dzisiejszej opowieści jest genialny artysta, jeden z najwybitniejszych malarzy XX wieku, współtwórca kubizmu, Pablo Picasso. Choć dziś pokazujemy go od prywatnej strony i przedstawiamy jego bardzo zawiłe, trudne, skomplikowane i niestety nieświadczące o nim najlepiej relacje z kobietami. Inne historie z kobietą, które Pablo wykreował w taki sposób, że kobietę zniszczył, już 3. Już 3 mamy za mamy sobą, tak, prawda? Za sobą. Przy czym nie mówiliśmy o Françoise. Ona była 40 lat młodsza i w momencie, jak się rozeszła z mężem... Ta, której utrudniał sprzedaż jej obrazów. Po i nie to, żeby on uznał dzieci, obiecał, że się z nią ożeni, i w momencie, jak stanęła przed nim z
dokumentem potwierdzającym rozwód, z wyrokiem sądowym powiedział jej w sposób bardzo brutalny: idź sobie do diabła, ponieważ słowo jest tak niecenzuralne, nie będziemy go powtarzać. Wyrzucił ją, złapał ją za ramię i drudzy mówią, że za włosy, wyrzucił ją za drzwi i tak się skończyła historia, powiedzmy sobie, w tej odsłonie. Aha, jeszcze przez drzwi wykrzyczał jej, że ma już inną i ta inna była jeszcze młodsza od niego, bo była to o 46 lat tym razem młodsza kobieta, która została z nim do samego końca. Była to zwykła sprzedawczyni ceramiki. Jak całkowicie w cieniu, całkowicie zdominowana przez Picassa i chyba najczęściej portretowana, bo jest aż 400 obrazów powstałych z motywem jej albo wręcz jej portretów. I tutaj ona była zwykłą sprzedawczynią, natomiast Picasso poznał ją w ten sposób, że był to okres, gdzie interesował się bardzo ceramiką. Zresztą on sam tworzył ceramikę. Zresztą kiedy był w Polsce, to pozostawił tutaj u nas w muzeum swoją ceramikę. Pozostawił, no i pozostawił jeszcze jedną rzecz, mianowicie namalował na ścianie przypadkowego mieszkania, które odwiedzał wtedy jako wizytówkę tego naszego szybkiego budownictwa komunalnego, spółdzielczego. Węglem narysował na ścianie syrenkę. Ale nie przetrwała ta syrenka. To znaczy ta osoba, która miała pecha otrzymać to mieszkanie z syrenką, przeżyła potworną gehennę. Przede wszystkim nie wolno było jej malować tej ściany. Po drugie, musiała to udostępniać na każde życzenie. Nie miało to ta osoba, potem to małżeństwo nie miało zupełnie prywatnego życia. W końcu w akcie desperacji pochlapano to farbą. I historia się skończyła syrenką. I wreszcie ją zamalowano. Kolejny Polak, który miał pecha zetknąć się z Picassem. Ale wróćmy do jego ostatniego małżeństwa i do 46 lat młodszej partnerki. Tą całkowicie izolował, tą w ogóle odciął od świata. W pewnym momencie ona nie wytrzymała i postanowiła odejść od Picassa i wtedy Picasso zdemolował wszystko to, czym ona się zajmowała. Wszystkie magazyny, potłukł tą ceramikę co do zera, całkowicie ją od siebie uzależniając. Zresztą kobieta też popadła w głęboką depresję, w chorobę psychiczną i to jest druga jego ofiara, która się zastrzeliła, popełniła samobójstwo strzałem w skroniu. Te kobiety Picassa były obsesyjnie zaangażowane w te związki z nim, uzależnione mocno od niego, ale on także był od nich uzależniony i one były mu potrzebne, były dla niego niejako tworzywem i inspiracją twórczą, bo wszystkie te kobiety pojawiały się na jego obrazach, no dopóki oczywiście nie znalazł sobie kolejnego obiektu. To znaczy Picasso potrafił być w momencie zalotów przeuroczym podobno człowiekiem, potrafił nosić kobietę, jak to się mówi, na rękach. Ale potrafił potem ją bardzo emablować. Takim przykładem najbardziej drastycznym jest Dora Maar, która pojawiła się, to jest Jugosłowianka z pochodzenia, bodajże Serbka, która pojawiła się, jak namalował Guernicę. I ona miała robić z nim sesję fotograficzną. Tak ją oczarował,
tak ją emablował, była tak wspaniałym kontrastem w stosunku do poprzedniej partnerki, do tej Marii Terezy, którą wprowadził do mieszkania żony, że zakochał się na zabój. Ta była 25 lat młodsza. No niestety nie skończyło się to dla niej dobrze, bo pierwsze co zrobił, to porozbijał kijem jej całą aparaturę, wszystkie aparaty fotograficzne, zniszczył jej studio, atelier, w którym pracowała. Czyli przeistoczył się w tego potwora, który też z niego wychodził. O relacjach Picassa z kobietami można by było długo opowiadać. Jak wiemy, miał rozmaite oblicze, powinien być, potrafił być słodki, zalotny i wspaniały, ale potrafił być też monstrum. Dla Państwa mamy w upominku dzisiaj książkę, choć właściwie jest to encyklopedia sztuki zatytułowana Picasso. I encyklopedia sztuki, i zarazem biografia, bo książka jest podzielona nie na kobiety jego życia, tylko na okresy twórczości jego życia. Bo ta książka jest o malarstwie. Tak, poczynając od tak krótkiego okresu, jak okres ten przysłowiowy błękitny czy niebieski, który trwał przez raptem 3 lata, poprzez jego rozwój, poprzez wszystkie kierunki sztuki, które uprawiał, i rzeźbę, i tę ceramikę, dzięki której poznał swoją ostatnią małżonkę. Książka wspaniale ilustrowana, książka zaopatrzona wspaniałymi komentarzami, a to wszystko w odniesieniu, gdzie tłem są poszczególne etapy życia Picassa. No i jego oczywiście obrazy. Tak jest. 2 egzemplarze mamy dla Państwa. Kto ma ochotę na ten album, książkę, encyklopedię, wszystko w jednym, zatytułowaną oczywiście Picasso, proszę telefonować 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32. Czekają 2 albumy, 2 książki zatytułowane Picasso. 205 10 22 kierunkowe do Katowic 32. A o relacjach artysty z kobietami bardzo trudnych i o jego skomplikowanym życiu damsko-męskim opowiadała dziś w Radiu Katowice Urszula Pawlik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pobieżnie, z konieczności. No, siłą rzeczy. Agnieszka Strzemińska, mówię Państwu, do usłyszenia. O czym milczy historia?